Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, muszę dzisiaj zrobić obiad. Generalnie nie jestem miłośnikiem gastronomii. Jakie pierdole, jak źle wyglądam. Kurwa. No wiem, zarośnięty, spuchnięty i tak dalej, no ale słuchajcie, no wiecie, no siedzę cały czas w domu. Kwarantanna party trwa u mnie non stop, więc mam generalnie wyrąbane. Ja pierdolę. I tak, u mnie wygląda sytuacja z dzisiejszym posiłkiem w ten oto sposób, że mam placki ziemniaczane, więc temat jest taki. Będą dzisiaj placki ziemniaczane z fasolką po bretońsku i do tego, do tej fasolki będzie pokrojona kiełbasa. Już wam to prezentuję. Nagrywa się, dobra, nagrywa się. Okej, zaczynamy. Chcecie, to możecie gotować, smażyć ze mną. Kiełbasę mam już gotową. To teraz czas najwyższy rozpalić patelnię. Odpalam. Gdzie mój ogień jest? Tak to wygląda. Została mi resztka oleju. No ale... No, w zasadzie styka. Też nie lubię, jak jest tak za tłuste to, no nie? Wrzucam kiełbaskę. Bo ja lubię taką podsmażoną kiełbaskę. O Jezu, żeby mi telefon nie wpadł. Widać to? Widać? Tajemnica Poliszynela jest taka, że można sobie to danie ulepszyć smakowo. Jeśli zastosuje się odpowiednie przyprawy. Więc ja przypraw sobie do takich tematów nie żałuję. Bardzo lubię przyprawę z kurczaka. Nie będę pokazywać tutaj etykiety, żeby nie robić lokowania produktu. Pieprz obowiązkowo. Pieprz obowiązkowo i cholera, skończył mi się majeranek, wiecie? Lubię dodawać majeranek. W zasadzie dodaję go do wszystkiego. Jest jakiś taki smak, no... Jest lepszy smak. Mam estragon. Co to jest estragon? Nie wiem, ale ja w ogóle nie wiem, po co ja go w ogóle kupiłem. On jest chyba jakiś gorzki w smaku, no nie? Okej. Okay. Mam za wysoki ogień. Zmniejszyłem trochę ogień. I teraz dodaję przyprawy. Jak już wspominałem, przypraw nie żałuję. Masakra, zapomniałem włączyć lampę filmową. Kurwa! Teraz mnie lepiej widać, nie? Ale porażka. Dopiero się uczę tego vlogowania, filmowania, montowania. Wybaczcie. No spoko. W międzyczasie, bo już kiełbasa jest fajnie podsmażona, etap końcowy z kiełbaską już się robi. W międzyczasie mogę wstawić fasolę. Okej. Lubię taką naprawdę mega podsmażoną kiełbasę. Nie mogę tego odsączyć, a jeszcze będzie potrzebny mi olej do tego, żeby podsmażyć placki, prawda? Tak to wygląda, moi kochani. Wild Wild West. Dobra, placki się robią. Śmietana. Zaraz będzie gotowe. A mogę dodać jeszcze przypraw trochę. Dodaję jeszcze troszkę przypraw.
Zwłaszcza ta przykład z kurczaka, ona daje naprawdę zajebisty smak daje. Można jeszcze dodać troszeczkę przyprawy do pizzy, bo też jest bardzo dobra. Pieprz obowiązkowo. Pycha! Pycha, naprawdę! Sos jest najważniejszy. Bo jak jest sos zrąbany, to całe danie polane tym sosem też już jest zrąbane. I tak, moi drodzy Państwo, mili, cudowni, wspaniali, placki są już gotowe. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zachęcam do subskrybowania mojego, Boże, jakie to jest trudne słowo, do subskrypcji mojego kanału. Będzie mi bardzo miło, będę wrzucać różne filmiki, nie tylko wersja gastro, ale również lifestyle'owe, muzyczne i tak naprawdę dużo, dużo ciekawych atrakcji. A więc serdecznie Was wszystkich, moi kochani, całuję, buźki, buźki, yo!